Jacek Niesienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan profesor Stefan Niesiołowski, poseł Unii Europejskich Demokratów, PSL. Dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry państwu. Jak panu w klubie ludowców? To jest wspólny klub, bardzo dobrze. To jest udany ruch polityczny. Połączyliśmy te dwa, nasze koło z klubem i jest bardzo dobrze. Ta koalicja funkcjonuje i ona może być podstawą, mam nadzieję, nieco szerszej koalicji. Przewidywał pan kiedykolwiek, że wyląduje w klubie PSL-u? Jeszcze raz mówię, to jest klub wspólny. To nie jest tak, że ja wszedłem do klubu, to nie jest to samo. Ja zawsze miałem dobre stosunki. Oni mi nawet obiecali złotego Witosa. Jest taka odznaka. Taki przyjaciel. Zawsze czasami sobie żartuję i mówię, no czekam na tego złotego Witosa, bo to mi Pawlak obiecał. Zdaje się, chyba pierwszy. Na razie nie dostałem. Bardzo ich lubię. To jest ugrupowanie, które ma ogromne zasługi dla Polski. No zresztą dzisiaj na scenie politycznej, po tym, że tak powiem, występie Schetyny, Platformie, czy występach, no to proszę mi wskazać inne ugrupowanie, które pan by polecał. Ale co, Kosiniak liderem opozycji? Kosiniak jest na razie liderem niewielkiej koalicji. Ale ma ten potencjał? Moim zdaniem tak. Ale panie pośle, a PSL powinien iść osobno do wyborów samorządowych i do wyborów parlamentarnych? Parlamentarnych nie wiem, to jeszcze jest dużo czasu. Co do samorządowych, oni mają bardzo trochę inny elektorat, dlatego oni też walczą z PiS-em o ten elektorat. Niektóre wypowiedzi są takie, których dlatego nie jestem w PSL-u, bo to nie są wypowiedzi dla mnie miłe, kiedy oni jednak wyraźnie się ociągają w takiej krytyce niektórych wystąpień hierarchów kościelnych czy PiS-u, co ja rozumiem w ich sytuacji. I myślę, że PSL w samorządowych wyborach to nie jest zły pomysł, że idą, no powiedzmy, nie sami, ale w niewielkiej koalicji. Nie ma pan obaw, że elektorat PSL-u zostanie przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość? No to jest walka właśnie, mam obawy. No i jakie ma PSL karty w rękawie? Karty w rękawie ma takie, że jest partią autentyczną, demokratyczną, że nie uległa różnym pisowskim pokusom, że nie łamie demokracji. No, ale to Jarosław Kaczyński mówi, że to PiS reprezentuje chłopów, z polską wieś. No ale kłamie Kaczyński. Kaczyński mówi, że wszystkich reprezentuje. No i ma 49% w ostatnim sondażu CBOS. Moim zdaniem fałszywych, nieprawdziwych sondażach. No był sondaż prawdziwy w Nadarzynie pod Warszawą i pokazał się PiS w tym sondażu. Zdaje się, przegrał sromotnie. Czyli wybory Wybory PiS, moim zdaniem, tak, w Nadarzynie na burmistrza. Ja nie sądzę, czy wójta, nie wiem. Ja nie sądzę, żeby PiS uczciwe wybory był w stanie wygrać w Polsce. Boję się, że wybory mogą nie być uczciwe. To dlaczego miałby nie być uczciwe? No dlatego, że PiS robił szereg zabiegów, no, które po coś robił. No. Obsadził komisje wyborcze, komisarzy wyborczych, Sąd Najwyższy zdaje się stwierdza ważność wyborów, już opanowany przez PiS, no więc po coś to robi. Mhm. Ja się boję takiej sytuacji jak w Polsce przedwojennej, kiedy po zamachu majowym było oczywiste, że drogą wyborów nie odsunie się najpierw Piłsudskiego, a potem jego następców od władzy. Odbywały się wybory, wszystko się odbywało, tylko było jasne, że te wybory nie zmienią władzy w Polsce i tak jest w dyktaturach. Wybory nie obalą Putina, wybory nie obalą Erdogana, wybory nie obalą, wydaje mi się, Orbana i boję się, że wybory nie obalą Kaczyńskiego, nie dlatego, że jest tak lubiany, bo jest znienawidzony, tylko dlatego, że te wybory PiS fałszuje. Ale być może się mylę. Ale będą na pewno przedstawiciele, zagraniczni obserwatorzy, no tak będą, często będą, ma to no miejsce na to. No tak, no więc to jest oczywiście, ja nie mówię, że na pewno, ja się tego boję, mówię. Oni też to wiedzą przecież, jeżeli będą fałszować, to nie w taki sposób, że zamkną tego zagranicznego obserwatora publikacji i w tym czasie dosypią głosów. No tak nie, ale w każdym razie tego się boję. A to, co dzisiaj mamy w Polsce, tak jakby pan nazwał, chyba nie dyktaturą. Dyktaturą z całą pewnością. Dyktaturą? Oczywiście, na czym się... Ale przecież mamy wolne media, rozmawiamy swobodnie. Wychodzimy, nikt nie jest, nie ma zatrzymania, nie jesteśmy pałowani. Jesteśmy pałowani, kobieta, nieprawda, była skopana kobieta. Kobiety kopane są na manifestacje, około 800 osób jest wzywanych i nękanych przez policję. Znaczy, no łamią prawo, mają prawo. Nie łamią prawo, krzyczą niech żyje Wałęsa, to nie jest łamanie prawa, to jest kłamstwo. Policja popiera ONR i rząd popiera nacjonalistów. Mamy, niech pan sobie pójdzie do kiosku. No walczy z tymi nacjonalistami, mają być złapani z marszu niepodległości. Ale przeciwników nacjonalistów łapią i wsadzają i nie zamykają na razie jeszcze, ale skazują od razu, a tych nacjonalistów łapią już drugi rok. Natomiast ten przykład, niech pan podejdzie do kiosku i zobaczy te wszystkie
w sieci do rzeczy. No nie wiem, tam cały kios, cały kios, nie, no ale wszystko jednak to jest pisowska prasa, już to robi takie wrażenie, jakby w Moskwie była redagowana. I trzeciej do rzeczy? Tak, jakby Moskwa, dlatego że jest antyeuropejska, antyunijna, antyzachodnia i tym samym promoskiewska. Ale no zgadzam się. Ja tam znam wielu dziennikarzy, którzy mają proeuropejskie poglądy. No, i... Nie piszą tego, ale w gazetach tego nie ma. No może pan zna takich ludzi, może jak z panem rozmawiają, to te europejskie poglądy prezentują. No nie, ale czytam te gazety, no to nie mam wrogość do Unii jest oczywista. Żeby to była prasa jakby w Moskwie jest była pisana. Ja tak uważam, poprzez wrogość do Unii i popieranie w Polsce dyktatury pisowskiej. Ta dyktatura, no, to szkoda mówić nawet, no jest dyktatorek taki malutki Napoleonek Strocin na Żoliborzu, który nie, którego wola jest właściwie prawem. No. Ten Napoleonek decyduje, a sąd jest maszynką do głosowania. No, o czym pan mówi? No wszystkie nie, instytucje, poza niektórymi gazetami, no nich należy w dużym stopniu Rzeczpospolita, poza niektórymi telewizjami nielicznymi, prywatnymi, cały obszar właściwie państwa i samorządami, cały obszar państwa, policja, wojsko, administracja, sądy, to wszystko, większość mediów, to wszystko jest gospodarka, rady nadzorcze. Ale może ludziom się podobają? To jest podporządkowane jednej partii, a właściwie, jak mówię, temu Bonapartemu Strocin. Ale może ludziom podobają się tego typu zmiany? Niech pan zobaczy, zmiany w KRS były i nikt nie protestował. Zakaz handlu. Gdzie wychodzili teraz, jak były te zmiany w KRS? Nie było żadnych protestów. Były protesty nieliczne. Zmiany w zakaz handlu w niedzielę? Wie pan, to niezadowolenie, nie każdy się, trudno bez przerwy protestować. Myślę, że te protesty, kiedy nadejdą, to już takie, że może jak na Węgrzech po prostu wygaszają. Może tak też być, nie wiem tego. Nie wiem tego. Za komunistów też długo nie było protestów. Też nie było. To nie jest takie proste. No, to musi być potężny protest, który wdepcze tą pisowską stonogę w ziemię, ale żeby taki protest nastąpił, to musi trochę potrwać. To musi być coś takiego. To musi być alternatywa, a tej alternatywy chyba nie widać. To jest następny problem, ale to musi być coś, co wstrząsie. No, na Słowacji nie było protestów, a w tej chwili Fico ustępuje. No tak, no ale ma być premier jednak z tej samej partii, nie życzę sobie, żeby to było to samo. Ale ustępuje Fico, ja nie życzę, żeby zamordowali, ale no zamordowali Stachowiaka i też te protesty były niewielkie. Ja nie potrafię odpowiedzieć, nie da się protestów zaprogramować, ale być może bez protestów, że PiS odejdzie w drodze wyborów. Ja w to wątpię. Panie pośle, a jak pan ocenia po 100 dniach rządów premiera Mateusza Morawieckiego? Prawie 100 dni. Jako farsę. No, pojechał do Monachium farsa. No, wieniec składał na grobie NSZ. Idiotyczną, forsową, coś wiedział o tej ustawie o IPN-ie, kompromitującą. Pojechał do Brukseli i on próbował przekonać Unię Europejską, bo no, to trzeba być idiotą, no, żeby pokazać te ustawy o sądach i powiedzieć, że to jest wolny sąd. No, tak jakby pan pojechał, wie pan, z jakimś rozklekotanym rowerem i powiedział, że to jest Toyota. Idiota, nazywa pan premiera ja Polski mówię, że idiotą? Trzeba być, ja nie mówię wprost, bo nie chcę się narazić na jakieś tam konsekwencje, tylko mówię, że trzeba być idiotą. Pan mówi łagodniej. W każdym razie idiotyczne to było posunięcie, zawieść te kłamstwa. Bo przecież to są wszystko kłamstwa. Wiadomo, że całe te zmiany w sądach służą podporządkowaniu sądom władzy pisowskiej, Ziobrze i Kaczyńskiemu. I on z tym pojechał i tłumaczył Unii, Komisji Europejskiej. To tak, jest Biała Księga, która świadczy, że w Polsce są wolne sądy, a nie są. No, tak jakby pojechał Stalin mniej więcej. No, to tak było. No, Stalin pojechał do Jałty i tłumaczył właściwie Churchillowi, że to jest zachodnia właściwie zupełnie niczym się nie różni, że on jest konserwatystą i że właściwie system jest podobny, tylko że Churchill nie bardzo miał wyjście, no i tolerował... Skończyło się, jak się skończyło. No, ale jak się mogło inaczej skończyć? Mam o wojnę, bo tak się łatwo mówi. No, zdradzili w Jałcie. A co mieli? Wojnę wypowiedzieć Stalinowi? Panie Boże, ale tutaj ale same nie, Unia nie musi słuchać. Same. Nie ma ani jednej dobrej. Teraz sprawy te osobiste, ten majątek. Premier, nic, co ukrywa. Nic, co mogłoby naruszyć literę prawa. Jak to? No, co tam było? Nie było nic. No, ja się na tym nie znam. No, nie podał całego... Człowiek się nie podał całego, nie być wzorem. No, dorobił nie podał, się, ale nie podał tego majątku. No, i teraz bardzo dobrze służyć Polsce. Wspaniale służy Polsce. Wolę, żeby każdy dzień jego urzędowania jest kompromitacją dla Polski, hańbą dla Polski. Szydło to była taka, że tak powiem, no, prowincjonalna, niezorientowana, jakie pośmiewisko trochę. No, on wydawało się, ten Morawiecki, że zna języki, jest toporny ten jego angielski.
angielski, ale powiedzmy, wydawało się, że to jest inteligentny, kulturalny człowiek na poziomie, że to jest Lizy z Kaczyńskiego. No przecież nic, on nic nie mówi innego. On nie mówi ani jednej rzeczy, że on się postawił, Gomułka się Chruszczowowi postawił. To wymagało chyba większej odwagi. Czy on ma odwagę się Kaczyńskiemu postawić? A kto to jest Kaczyński? No, powiedziałby raz, chyba pan, ja nie będę pana słuchał. No, i zobaczymy, co by się stało. No, ale to jest człowiek absolutnie, który się na żadne poważne stanowisko nie nadaje, a ten występ Monachium i drugi występ Brukseli go kompromitują. Syn pańskiego kolegi z opozycji, Kornela Morawieckiego. Tak, tak, pomagałem, pracowałem z Kornelem. I żeśmy współpracowali. Teraz niestety zmieniłem zdanie. W Łodzi żeśmy kolportowali. Był taki Domagalski, przywoził, pamiętam te materiały. Bardzo piękny okres był. Przywoził do mnie nawet list od Morawieckiego. Nie wiem, czy on to słyszy. Dotrze to do niego. Myślę, że nie zaprzeczy temu. Kolportowałem Solidarność Walczącą, jego materiały. No tak, ale to ja z Kaczyńskim współpracowałem kiedyś. Ludzie się zmieniają. Podobno w PiS-ie chciał pan być nawet. Nie, to kłamstwo. To już pisowskie kłamstwo. Natomiast z Kaczyńskim budowaliśmy Przymierze dla Polski. Z Kaczyńskim wspólnie pracowaliśmy w Komitecie Obywatelskim. Ja budowałem ZKN, PC, to były pierwsze partie. Tylko to było 30 lat temu, panie redaktorze. Kaczyński dziś jest małym, śmiesznym, operetkowym dyktatorkiem. No nie wiem, ponieważ wiele osób chce właśnie rządów Prawa i Sprawiedliwości, co pokazują różne sondaże. Nie tylko sondaże CBOS-u. Nie, to są sondaże, które... A dlaczego wybory tego nie pokazują? Te cząstkowe wybory. No, różnie bywa. Nie, nigdzie. Raz wygrali na 10. Nie. Było, ja to śledzę. Było 10 takich wyborów. To na ogół burmistrzów radnych. I jedno raz wygrał PiS. 9 przegrało. Panie pośle, pan walczył z komuną, pan walczył z ustrojem PRL-owskim. Jest pan zadowolony z tego, że dojdzie do degradacji generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka? To jest hańba. No, jak to hańba? No przecież pan z nimi walczy. Z trupami, no, ale nie z trupami, nie z umarłymi, wie pan, nie z umarłymi. Ale jak można ich dzisiaj... Umarli i zostawić spokoju. Nawet komuniści, wie pan, nie degradowali Piłsudskiego. Oni walczyli z żywymi. Obywatelstwo Andersowi odebrali, Mikołajczykowi, Borowi, Komorowskiemu. Ale nie udało się... Ale degradować umarłych... Ale pan wrażenie, że to jest, taka, żyje, że to jest porażka trzeciej RP, że nie udało dlaczego? Się Jaruzelskiego i Kiszczaka za życia osądzić? Jaka? Osądzony został. Osądzony został. Jaka porażka trzeciej RP? Jaka porażka w ogóle? Umarli. Na innym sądzie już. Odczepcie się od zmarłych. To jest hańba, by pan degradować, a degradować Hermaszewskiego? A co zawinił Hermaszewski? No był we Wron. Mógł nie być, jak mówi Jacek Sasin, no to dokonał wyboru. No to Jacek Sasin dokonał wyboru i jest w PiSie. No to Jacek Sasin się zhańbił dla mnie, że jest w PiSie. Ale nie, no nie może pan porównywać PiSu i Wronu. Dlaczego nie? I PZPR-u. A dlaczego nie? A dlaczego nie? To dyktatura i to dyktatura. Miejscami bardziej odrażająca. A odbierać emerytury? Odbierać emerytury, to jest święte prawo. No, podwójna weryfikacja. Przecież ci ludzie byli weryfikowani. Ja byłem w komisjach weryfikacyjnych. Weryfikowałem tych ludzi. I teraz drugi raz przychodzę odbierać emerytury. Hańba. To jest hańba. Panie pośle, jak pan postrzega to, co się dzieje w łódzkiej platformie? Cezary Grabarczyk ma problemy, Hanna Zdanowska ma problemy. Hanna Zdanowska już nie ma problemu, bo wygrała. Skazana. No ale skazana, ale nie na więzienie, może startować, to jest istotne. No tak, ale osoba skazana powinna startować? No ma pan takie, myśli pan, że to jest moralnie w porządku? No oczywiście, przez jakieś absurdalne zarzuty. Kto to jest prokurator? Kto to jest ten prokurator? Więzienia żąda jeszcze? Pożyczka jest w ogóle niejasne. Pożyczyła od swojego partnera pieniądze, jemu oddała. Ja w ogóle nie wiem, na czym przestępstwo tu polega. Powinna kandydować? No oczywiście. To w ogóle nie. To, co traci PiS, będzie teraz, wyrańcie sobie taką metodę, że będzie ludzi oskarżało, a pan będzie, rozumiem, popierał te oskarżenia, tak? No, nie, no to każdego mogło. Popierał, no nie, nie, no nie rzecz popierał, czy nie popierał. No, no pan popiera, bo pan pyta w ogóle. Była skazana, jest skazana i... No i co z tego, ale za co i przez kogo? Z taką kartą kandydować? Ale za co i przez kogo? No to PiS, no to właśnie PiS będzie teraz skazywało. Będzie pan miał taki cyrk, że będą różnych polityków oskarżali, o jakieś dobre. No, no, Grabarczykowi wyciągnęli sprawę, która już była... Za Platformę to była sprawa. Tak, i zamknięta. I została umorzona. A jest przecież powaga rzeczy osądzonej. Taki prawny kazus, że jeżeli sprawa jest osądzona, to nie można do niej wracać. A PiS sobie dowolnie wyciąga różne sprawy po to, żeby tych ludzi wyeliminować z polityki. Ale przyzna pan, że Platforma ma dzisiaj problemy i ma problemy z przywództwem. Platforma ma problemy ze Schetyną i to jest jedyny problem Platformy. Ten człowiek nie powinien stać na czele Platformy. Doszedł do 14%. Jeżeli w tym tempie, to myślę, że będzie miał wynik jednocyfrowy. Ale chyba nie musi się chyba tym przejmować, skoro te sondaże nie są wiarygodne, jak pan mówi. No, ale akurat w tym przypadku to być może, że
że nie jest wiarygodną, to chwała, jak Schetyna sądzi, że ma 50%, to niech żyje w tym przekonaniu. A jest jakaś inna osoba, która mogłaby stanąć na czele Platformy Obywatelskiej? Nie będę tego mówił, bo tej osobie bym nieludzko przecież zaszkodził. No, nie chcę o tym mówić. No, w każdym razie widać, że ten człowiek się nie nadaje i to jest główny problem Platformy, a nie proces jakiś wymyślony przez PiS, absurdalne oskarżenia. Angela Merkel przyjeżdża w poniedziałek do Polski. No dobrze. Czy powinna być podniesiona kwestia reparacji wojennych? To absurd. No. Tak, to absurd. No, PiS chce, żeby Niemcy zwrócili wojny, nam wypłacili odszkodowania Polsce z II wojny. Jeżeli PiS by coś takiego powie do Angeli Merkel, to powinna trzasnąć drzwiami i wyjść. I zakończyć kontakty z PiS-em. No przecież reparacje żadne się Polsce nie należą. Ale wszystko przecież zostało zamknięte, uregulowane. Ale Polska i dodatku PRL dostał grosze za ten czas, a są wszystko państwa, które po latach ale ziemie zachodnie dostaliśmy. Naruszenie reparacji otwiera. Ta sprawa była w traktacie. Polska podpisała traktat zjednoczeniowy. Sprawa jest zamknięta. To się wiąże z granicami, które Niemcy uznali. Jeżeli ruszymy problem II wojny, to ruszymy problem granic. To jest igranie z ogniem. Panie pośle, pan nie jest w stanie nic powiedzieć pozytywnego o rządach. Nie, nic. A tylko taki jad z pana wychodzi. Taki jad. Ja to wychodzi ze zmii, wie pan, która atakuje mysz. Natomiast ja panu argumentuję, może to, że. Ale nawet tej łowieckiej ustawy się mówiło, Kaczyński, wielki przyjaciel zwierząt, nic nie zrobił. Przełom w sprawie Jaroszewicza, taką zagadkę daje się wyjaśnić. To nie jest. To nie PiS, tylko Sekielskiego podobno. A nie, mówią, że to nie jest Sekielski, że dowód. Ja czytałem, że Sekielski po co się podszył. Ziobro, no tak czytałem, no przepraszam pana, że złe gazety czytam. Tak czytałem, jeżeli źle czytałem, ale umiem czytać. No. Dwie ostatnie kwestie. Nie wiem, czy pan widział spot Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie 19. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Minister Błaszczak, jest prezydent Duda, nie ma Geremka, nie ma Kwaśniewskiego, nie ma Buzka. Stalin kiedyś wyciął Jeżowa, Kamieniewa, Zinowiewa wycinał, najbardziej znany jest Jeżow na barierce tam kanału. No więc PiS wycina Geremka, wycina Mazowieckiego, no to jest to samo. A ma pan takie poczucie, że jest próba pisania historii od nowa? Tak, dokładnie. Nie poczucie, tylko to jest pewność. No. Głównym bohaterem jest Lech Kaczyński, mierna postać, nie zasługuje na żaden pomnik. Wszystkie te pomniki wylądują w Kozłówce, ale będą rozwalone. Warszawa je wyrzuci. W Kozłówce, tam gdzie socrealistyczne, gdzie jest Bierut. Muzeum Socrealizmu. Tam będzie. Niechciany, narzucony pomnik przez władzę, która usiłuje narzucić społeczeństwu swoich fałszywych bohaterów. A może, panie pośle, trzeba odpuścić ponad podziałami, niech pomnik właśnie tam będzie. No tak, Kaczyńskiego? Walczyliście z wspólnie niepodległą Polską, był prezydentem Polski, był prezydentem Warszawy, Kaczyńskiego był ministrem sprawiedliwości. W atmosferze narzucona samowolka budowlana. Ja jestem za przestrzeganiem prawa. To jest narzucony w Warszawie pomnik, samowola budowlana. Inspektor budowlany się tym zajmie. Jak przyjedzie straci i taki młot taki jest, i tak ten młot się tak rozmacha i potraktuje odpowiednio pisowskie bohomazy. A pomnik smoleński, pan uważa, że to jest oczywiście, pomnik, całkowicie nie tak, również na wszystkie te pomniki. To nie ma, nie stawia się pomników katastrofom przez nieudolność. Już nie będę mówił czyją, żeby gorzej nie powiedzieć, ta katastrofa się zdarzyła. Na pewno nie przez Rosjan, na pewno nie przez dwa wybuchy albo sztuczną mgłę. No ma być ten pomnik jest pomnikiem techniczny. Nieudolności i ten pomnik nie powinien nigdy stanąć. Jest pomnik, który godnie na Powązkach oddaje cześć tym ludziom, którzy zginęli. Ale cmentarz to cmentarz. No pomniki powinny być jednak w miejscach takich publicznych. Ale nie ten. Ostatnia kwestia, za chwilkę będzie moim gościem pan Adrian Zandberg z partii Razem. Ma pan takie poczucie, że partia Razem powinna zostać zdelegalizowana, nie, ponieważ nie, to są piewcami komunizmu? Zdelegalizowane powinny być ONR, powinny być lumpy polityczne, kibole, ludzie, którzy burdy na ulicach, którzy biją ludzi, którzy wznoszą hasła, hitlerowskie gesty. Partia Razem tego nie robi. Ja nie widzę żadnego powodu. Ktoś może bardzo nie lubić pana Zandberga, akurat do nich specjalnie nie należy, chociaż mam pretensje, bo przez ten szum wokół niego, zrobiono z niego bohatera i dostał ten trochę nieco więcej głosów i odebrał te głosy lewicy i przez to mamy Kaczyńskiego, ale to akurat jest inny, to powiedzcie, wina dziennikarza, a nie Zandberga. Dziennikarzy. Dlatego, że zrobiono w najgorszym momencie, wykreowano kosztem lewicy, no mówię wyraźnie, kosztem lewicy Zandberg dostał parę
0,5% może, lewicy 0,5% zabrakło. A nie wolałby pan takiej nowej lewicy partii razem zamiast SLD? Może być, nie, nie, to jest inny problem. Tak. To jest, ja się nie wtrącam w to. To jest inny problem. Natomiast delegalizacja przez PiS, no to jest oczywiście, myślę, że na to się nie odważą, ale myślę, że to jest oczywiście PiS-owskie kolejne łajdactwo. A ma pan takie poczucie, żeby tam był promowany komunizm, że były takie wartości? Znaczy komunizm, no, nie, nie, no, oni są lewicowi, no, ale no, wszędzie na świecie noszą portrety Che Guevary. Koszulki Karola Marksa. No, da, no Marksa, kurwa, no, tak, ale nie jest winą Marksa, że po jego śmierci 40 zdaje się lat zbrodniarze ustanowili totalitarną dyktaturę. To już Marksa w ogóle winy, nie wiem, jaki Koszulki Guevary, no wszędzie na świecie, no, no mordował ludzi, ale no, jak mówię, PiS naprawdę ma kogo w Polsce delegalizować i nie jest to partia Razem. ONR. Nie tylko, no, nie tylko. No, lumpów różnych politycznych. Mało pan lumpów politycznych widzi i nie tylko lumpów. Dziękuję bardzo. Partia Razem to nie są lumpy. Delegalizować trzeba lumpów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Stefan Niesiołowski, poseł Unii Europejskich Demokratów PSL. Dziękuję bardzo.